Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu logopeda i stworzę tak ze środka. Ale straszne lagi były serwera, jak nagrywałem od początku i stwierdziłem, że że po prostu przerwę nagrywanie, ale widzę, że się naprawiło, więc możemy wrócić do gry. Jest 18 minuta. Wiem, że takie odcinki z środka są chujowe zazwyczaj. A nic na to nie poradzę. Gramy korki na bocie, nawet idzie, tylko nasz Blitzcrank jest straszny flamery, mnie to trochę tak tiltuje. 4-4-3, staty nie najgorsze. O, u nich jest Starysz sfidowany i Nidalka, ale u nas za to Malzahar. Bo dostały FB, bo zinwajdowaliśmy. Spróbujemy pograć tym korkiem, no. Będzie ciężka gra, widzę. Też tego korkiego tak średnio ogarnia, chciałem go właśnie wam pokazać. Ale jak mówię, były lagi straszne, gdzieś się pod koniec poprzedniej gry, jak grałem Mundo. Lagi były straszne. HM Dunking, no tak. Jakiś smer. Dariuszem i dostał jakieś kupę fiorę, kurwa 2-7 na topie i teraz musi sfidować na niej. No się przyzwyczaiłem. Zobaczymy. Kork jest pewno mocny. Znaczy jest po prostu mocny, nie ma co gadać. W sumie mogę wieżę zrobić, nie wiem gdzie ja idę w ogóle. Jestem głupi. Nie wiedziałem, że ich trzech jest, tam tylko Dariusz jest. Widzę to ziom. Wiem, że już późno trochę, ale widzę. Może to chyba miniony zrobię, mogę sobie uciec. Nie wiem, czy nie złożyć tych butów. Znaczy, no, możemy złożyć, nie są złe na Korkiego. Ten atak Speed mi nie jest u niego jakoś superowo ważny, żeby go trzeba było rushować. Sobie możemy zrobić tak, nic się nie stanie. Chcą dać surrender, no ja się będę bał tego Dariusza, bo nam trochę najebie. Ale tak nie bardzo. Mamy seedowanego Malzahara, ale jak na niego wskoczy Dariusz z Nidalką, to nie będziemy mogli mu za bardzo pomóc. Zaś ten keta nie zmieniłem, zapomniałem. Możecie staty sobie zobaczyć, no to fiora była na topie. Na bocie było ciężko, to Lucian gra okej. Teraz mi się umarło na gangu nawet. Dreszcz też tego dobrze, no umie przerwać mi Flaya to. Znaczy, że w miarę ogarnia. Fajnie mi ta fiora, no farmy ma okej. Ja mam package tak zwany. Murzym puszuje. Nic nowego. No, wrócimy sobie po niego. No i złożymy wampirika. Nie wiem, czy chyba to jest dobry, no, drugi item, ale jakoś stwierdziłem, że złożę. I sobie paczuszkę. Ten się Luciana rozkurwie. Wydaje mi się, że nie i się boję tego. No, mogę spróbować. Dobra, rozjebane. Za plecy mu wjechałem. On uniknął tego, ale tylko tyle mu to dało. Jeszcze chyba heal'a użył, nie byłem pewny. Takie, powiedzmy, troszkę śmiechowe Allahu Akbar, bym powiedział tym korkiem. Hehehe. Bardzo śmieszkowe. Dobra, spuszujemy tego mitą. Ten murzyn tu pewnie znowu będzie chciał puszować. Dobra, możemy wrócić. Słodzika kupimy kolejnego, oni się mogą bić, no nie mają murzynka, który tam jest jeden z silniejszych u nich. Nie wiem, potem Infinity Edge? Pewnie mnie znowu zbesztacie, że źle buduję postacie. Nie wiem, korki w ogóle nie grałem w tym sezonie. Ostatni raz chyba na DZ naprawdę. A wydaje mi się teraz dosyć mocny, bo te ataki strasznie bolą. Na midzie choćby, albo na topie. Na AD Carry może mniej, ale na midzie korki jest kosum. Ja byłem na AD Carry oczywiście. Siu! A, bo nie dokończyłem tego modku. No strasznie FPS-y spadałeś, tam na Reddicie są lagi. Zaryzykowałem, że do gry wlazłem, ale no, wszystkim tak lagowało. Tylko po prostu na nagraniu to strasznie widzieliście, bo takie spajki były obrzydliwe. Kto go nie trafiło, to nie wiem. Nie wiem, czy Dariusza gangować to jest dobry pomysł. No murzyn znowu, agresywny murzyn zawsze będzie na tym top lane, gdzie tam siedział. Tu jest Nidalka. Może pewnie będzie chciał zemstę. Smoka robią, no. Lissin na topie. Pomaga w turecie fiorze. Kurwa, kto chce tego surrendera cały czas? A ten zjeb głupi, no. Ten Blitzcrank, mówiłem, że to jest Flamer straszny. Który jest od nich smog w ogóle? Pierwszy?
No ja bym się nie wiem, jak u nas dwóch jest na topie, a oni tutaj mają tego. Powinien mnie bić przez ścianę, nie chcę. Chyba jest na BT, mamy, nie? Mamy, to wrócimy. 5, 4, 3, no będzie ciężko, Dariusz będzie nieśmiertelny zaraz. Ja może biję trochę tego Magic Damage'a, ale dalej. To jest Dariusz. Catch anyone. No ma Zachar, mam dobry team do catchowania. Będę musiał trzymać flesze i rękę na pulsie, jak ten Dariusz będzie chciał we mnie skoczyć. Nie wiem, czy to widzicie znowu tego trinketa, miałem się falne się w głowę, zaraz niebieski jest w zarąbicy przecież. Mamy tylko dwa. Cóż, na czerwonego bym mógł zmienić. Żeby to było. No i zobaczymy, jak pójdzie gra, no jakiś teamfight zaraz będzie, albo oni sforsują Barona. SHS, QSS. O, już sobie QSS-y złożyli. Nie wiedziałem, że się kręcisz. Catch anyone. Yep. Dalka, no. Też full up. No będę musiał to jakoś wykarować. Zobaczymy. Nie mam tanka. No i też nie poza Dariuszem. Nie, nie widzę. No są tu cały czas te świnie. Nie wiem też, albo nie wiem, czy oni chcą tak... Nie wiem, czy w lejcie mamy lepszy team, szczerze mówiąc wątpię. Chciałem do QSS-a potrzebował, no nie aż tak superowo bardzo. Chodzi mi teraz Infinita sobie złożył. Paczka jest za 50. Idę na topa. Czy nie dam rady Dariusz sobie, przynajmniej linię zaspuszczuję. No teleportuje się gdzieś. No i zebrałem tu na japę niestety. Okej, mam paczkę, to wrócę. Z tą paczką można jakieś playsy zrobić. Dobra, jest, nie żyje. To jest jakiś tam plusik mały. Stwarsiony. Serio, Wojda każą składać na tego? No idę z paczką. Taki trochę wpierdol czas, bym powiedział. O kurwa. No to mnie ładnie zgrabował. Widziałem na sumie, że tu masz taki chory ręcz. Lefstilować bym się musiał. No, daj kraba. No, ta indalka będzie denerwowała. To strasznie. Oni gonią tego dalej. Serio? To mnie trafiło? No nie, co się stało? Gdzie, co się z moim W stało? Nie wiem, kurwa, no. Co ja zrobiłem? Czemu się tu... Widzieliście, co rzuciłem w W? Bez problemu powinien przez tą ścianę przelecieć. Nie wiem, kurwa, co się stało. Ja pierdolę, musiałem flesza przez to spać. No tak, no tutaj stanąłem i nawet nie było tej animacji. Ja rozumiem, że się przerywa, no ale czemu przez tą ścianę nie chciał przejść? W sumie nie wiem, czy to jest takie super ważne, ten... Last Whisper. No, może to był błąd. Powinien ten Infinity służyć jak najszybciej. Brak krytów boli. Znaczy brak, no, kryty są słabsze. No, tym bardziej, że on Zekę złożył. Się Zekę nazywa, nie? No. Weź se tego, nie? Nie, gdzie te brał?
dobra, jak chcesz, to bierz. No, trinket niezmieniony, brawo logopeda. Ale gra znowu widzicie, że fajna, dlatego w sumie zagrałem jeszcze jedną, bo mi się ta z tym mundem podoba. I tak będzie poleć koleś, nie wiem, muszę złożyć zaraz tego QSS-a, czy chcę, czy nie. Albo Banshee. O, Banshee też będzie dobre. Chociaż S mi to zdejmie, ale... chyba nie wiem. Biguana. Jezu, jestem blisko, no, kurwa, co to miało za sens, niech ktoś to wyjaśni. Może bym tego Eza chciał spróbować zabić. Smaczka zrobię, no. Też na to dużo nie można poradzić. Z tego flasha nie mam, bo mi się korki w ścianę uderzył. Zabiję tam dojka? Już agresywne ziomeczki idą. O, to jest chyba raczej kill. Kopnij go już po prostu. Sam go zabił, ładny. Może jakiś baron teraz, coś takiego, nie wiem. Sforsować przynajmniej walkę. Nigdy siege minio. Swojej krabąszcze idę do bazy. No, bez mi się przyda. Więcej jadę. No szkoda, że jakieś teamfighty nie ma i na razie się nudzicie pewnie. Tylko jeszcze raz mówię, że przepraszam, bo lagi były po prostu na starcie serwera i nie mogłem. Na Reddit się było napisane, więc ktoś może... Na Westie oczywiście gram. Też o tym nie wspomniałem, że to jest West. Lucian no heal. Tak? A, bo już mogę gonić przed chwilą w sumie, no. To logiczna zmiana. Myślałem, że flashował już przez chwilę. Mogę czekać na ten, nie? Na paczkę, jakieś place'y z paczką spróbować zrobić. On zżukował teraz. Mam jej tego Blitzcranga, ale... To czemu go nie ubił? Nie wiem, bez wizji się nie chciał bić. Kurwa, co są za flesze agresywne? Jebany teamfight, straszny. A nas zejsowali. Ja pierdolę. Czemu tego Darusza tak agresywnie wleciał? No nie mogę za dużo zrobić, naprawdę. Co Fiora ulti używa? Jest mi wyjebał. No to jest ten problem, tam wszystko zdupcze. No nie fajnie, bo to widzę, że to będzie przegrane, bo i to mogą skończyć w tym momencie nawet. Ale Zachar nic nie zrobił, bo no nie. My nie mamy tyle resistów. Co za chujowy teamfight, ta Fiora po prostu, nie wiem co ona zrobiła. No skończę, GG. No nic, to był korki. No, GG, super. Świetny Blitzcrank i świetny ten. Przy czterech był asystach, brawo Blitzcrank. No dobra, nie będziemy flamować. Ja też, chyba że w początku nie widzieliście, bo fajne place'y były. Mogłem tu teraz lepiej zagrać, ale brak tego flesza bolał. Mi tam potem zamknęli, nie wiem, mój team umarł w sekundę. Blitzcrank ok, złapał Luciana, ale ten odflashował zaraz. Ja miał paczkę w tym teamfightie, to bym to rozkurwił. Na przykład nie wiem, kiedy ma Zachar umarł, co go zabiło. Bo Fiora wbiła się z Dariusem i oczywiście przegrała. Ja tego Dariusza popukowałem, potem zobaczyłem jako chyba jedyne, że bliska złapał Luciana, się na niego rzuciłem, ale tym już miał to w dupie. No nic, to był korki, taki pół gry.
Nie wiem, czy nam to wrzucę, bo w sumie takie chujowa trochę gra, ale... No nic, lagi były, nie wiem, już chyba dzisiaj nie będę nagrywać, więc trzymajcie się, cześć!